z tej strony Tricis, my jesteśmy T-Squad i w dzisiejszym odcinku, tak jak wam obiecałem, będziemy grać w chowanego w Mandori, czyli największym krytym wesołym miasteczku w Polsce. Więc zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję i proponuję, że ja będę szukał, wy będziecie się chować, ponieważ... To jest bardzo ciężkie. Ile masz czasu? Kurde, 5 godzin? No właśnie tak mniej więcej, nie? Ile my mamy czasu, nie? Ile my mamy na schowanie? Ile wy macie czasu na schowanie? Ile? 5 minut? 5 minut, no. 5 minut, a ja na szukanie? 5 minut na schowanie? Pół godziny. Dobra. Okej. Uwaga, start! Let's go! On wie, gdzie biegniecie w tym momencie. Uwaga, 5 minut startuje teraz. My jesteśmy tutaj, a oni mają tyle kryjówek na schowanie, czyli 30. Będzie to naprawdę ciężkie, ponieważ obiekt jest ogromny, ale ja, żeby nie oszukiwać, to już tutaj się chowam. Szybko! Ja wiem gdzie. Dobra, tam gdzie się chować, gdzie się chować? Właśnie ja nie wiem, tu jest tyle atrakcji. Ej, dobra, ej, ja pójdę tam na górę. Kurde, wszyscy mamy nie po stronę. Idę z Grześkiem. Ej, znowu mi się sznurówka rozwiązała. Jack! Rozwiązała mi się sznurówka znowu. Nie da się, tak? O. Ile sekund? Dobra. Nie wiem, dobra, lecimy dalej. Czy do sukni? Nie da się do sukni. O nie, szybko! Zła kryjówka jednak. To jest mega straszne miejsce. Nie wiem, czy powinienem tam wchodzić, chyba nie, bo jest znak. Poszliśmy w złą stronę, panowie, wszyscy w jedną stronę. A może gdzieś tutaj? Ty, Jack, chodź! To jest na jakichś kółkach. Co? Zmógłbyś się tutaj stawać. To ja mam tam wchodzić? Ja tu nie będę, za słaba jest. Ej, wiem gdzie. Zobaczcie, tu jest zjeżdżalnia. Ja do niej wejdę teraz. Ej, słuchajcie. Schowałem się w zjeżdżalni. Tylko minus jest jeden. Bo zjeżdżam ciągle. Muszę się zapierać nogami. I to jest tak ciężkie, że ja wolałbym chyba być znaleziony. Zosiu, do przybierania. Bez... To jest to miejsce. Tylko! Niech będzie zaznaczek, wziąłeś jakiś, wiesz, znaczek, że nie można tu wchodzić, stary. Można. Ej, zostaw mnie lampę. Stary, co najwyżej tym chyba. Albo ty, tym. Albo tamtym, albo tamtym. Tylko pamiętaj, żeby to odstawić na miejsce. Dobra. Mam inną taktykę. Idę w zupełnie drugą stronę niż wszyscy chłopaki. Ej, tak szczerze mówiąc, współczuję Ernestowi. Nie ma szans, żeby on nas znalazł. Przecież tu jest tyle kryjówek. Wracam do swojej kryjówki i idę spać. Tak naprawdę nie chowamy się w jednym miejscu, tylko patrzymy, jak on szuka. I uciekamy w tym czasie. Jak myślisz, że mam plan, to nie ufaj mi wcale. Ale ja nie wiem w ogóle, gdzie my jesteśmy, kurde. Może po prostu sobie siedźmy. Ty wyciągasz śmietnik i wchodzisz do tego. Dobra. Widać, gdzie jest plaż. Dobra, masz na wszelki wypadek wory, żeby się zapytać. Stary, nie będę tu siedział 5 minut na pewno. Nie, ja muszę sobie znaleźć miejscówkę, gdzie mogę leżeć. Dobra, słuchajcie, mam taki plan, żeby wcale się nie chować, tylko śledzić Ernesta i nagrywać go, jak nas szuka. Chyba idą. Ja to się dobrze bawię, ja to mi tutaj wskoczył i się zanurkował. Ej, niesamowite, że on nie wiadomo, czy szuka, czy nie, bo nadal sobie łaży od nie wiadomo jak długiego czasu i nic się nie dzieje. Więc timer zadzwonił, to oznacza, że teraz pora ustawić kolejny timer, ale tym razem już na 30 minut i liczę, że uda mi się ich znaleźć. Dlaczego 30 minut? To mówiłem we vlogu z tego miejsca, który już się pojawił na kanale. Dobra, uwaga, start! Musimy się bardzo dobrze skupić. Pytanie brzmi, gdzie oni mogli się ukryć? Za barami, z tego co wiem, to są miejsca niedozwolone, żeby się chować. Więc nie będę tu wchodził. Tę strefę także zostawię póki co i będę próbował ich szukać po prostu w innych strefach. Od razu będę przeglądał najbardziej oczywiste kryjówki, a potem będę robił przegląd dogłębny. Dobra, to jest zamknięte. I tutaj w sumie nie da się ukryć. Tak, bo by było widać od razu. No. Co tu jest? Nie wiem. Trochę się boję tego odsłaniać. A, tu jest sklepik. A ty gdybyś chciał chować, to gdzie byś się schował? Nie mam pojęcia, stary, nie myślałem pod tym kątem. I stary, patrz! O kurde. To wygląda mi na kryjówkę. Co to jest za miejsce? Nie wiem, ale się trochę boję, powiem ci. No, lol. Ej, stąd wszystko widać. No, stamtąd przyszliśmy. Tutaj, stary, wiesz gdzie ja bym się schował? Gdzie? W środku dziury w stawie. Ej, no w sumie. Tam byliśmy wcześniej, widzieliśmy ją. No, właśnie. Nie. Nie ma nikogo? To nie jest kryjówka. Myślisz, że ktoś by tam szedł? Myślę, że nie, stary. Tam nie ma gdzie się w ogóle schować. No właśnie. To nie jest dobre. No wszystko jest otwarte. No i mam jeden pomysł. Ta strefa, co na niej nie byliśmy jeszcze, ale to jest bardzo fajna. Tak. W końcu ją zobaczysz sobie. Tu trzeba zdjąć buty. Więc warto. Stary, widzisz, że słowa miejscówka, bo wszystko widać przez siatki przecież. Ale tu na przykład? No nie wiem. Chyba, że w kulkach siedzi. Kulkach? Nie, ale jest mało kulek. Jeżeli ktoś tam jest! To już po ciebie płynę. Nikogo tu nie ma. No to wracaj. Dobra, czyli tutaj nikogo myślisz chyba nie ma, nie? Myślę, że nie. Pod wodą, stary, gdzieś się schował. No. To by było dobre. Tutaj nie, no nikt by nie wskoczył na ten. Nie, no co ty. Stary, tu jest park linoty. Myślisz, że ktoś mógł się tutaj schować? Nie wiem, stary. Ale to by też było widać go przez tą siatkę przecież.
Ej, pół godziny to chyba jest za krótko w ogóle. Bo my nawet nie przejdziemy tego, a co dopiero szukać. O! Daniel, Daniel! Ja jestem! Ja jestem! On tu jest! Tak szczerze, albo uciekam. On tu jest? Tak, jest. Co ty gadasz? Gdzie? No tak. Ziemi. No, właśnie. Widzisz go? Ej, wiesz, rzecz. Powodzenia, Daniel. On już tu jest. Ja słyszę. Ktoś gada, słyszysz? Dobra. Co? Kiedy on tu wejdzie, to my schodzimy tam. Kiedy ten to wejdzie, schodzimy tam. Jak mi się uda? Jest! Jest! Jok! Co? Dlaczego? A ja powiedziałem, że wy nie wejdziecie tym wyjściem, uciekniemy, tym wejdziecie tym. Wejdziecie tamtym i chcieliśmy was w takie... 50 razy kryjówkę zmieniałem, bo się nie da schować w jednej. I się nie udało, już mieliśmy wywalone. Tu już nikogo poza wami. Ej, kogo znalazłeś? Ja jestem dosłownie tak. Tylko chodzisz i jesteśmy, nie? Spodziewałem się, ta gra była taka, że ja nie mogę. Czemu się dwóch schowaliście? Nie schowaliśmy, gadaliśmy i co łaziliśmy po prostu. My chcieliśmy was przychytrzyć, my nie chcieliśmy być znalezieni, tylko chcieliśmy... Nie możemy tutaj siedzieć z wami. Myślisz, że tutaj jeszcze ktoś się schował? Przecież dwóch już tu znalazłem. Ilu jest jeszcze? Trzech. Jeszcze trzech. Nie. Tak, jeszcze trzech. Słem zjecie Ernesta, bo byłoby za trudno. I tak nie znajdzie. Nic to nie daje na bank. Dobra, wstaję, bo mi się nudzi. Muszę się stąd ruszyć. Idę tu na górę. No nie ma szansy, mnie tu znajdzie. Ej, Zipek wysłał, że jest w niebieskim barze. Czekaj. W niebieskim barze jest. W niebieskim barze? No. Tam są. Właściwie chyba sprawdzali moją pierwszą kryjówkę. Kowany w takim miejscu? Nie ma szans. Nie da się tego wygrać. Jest naprawdę bardzo ciężko ich szukać. Dobrze się schowali. No i to miejsce jest ogromne. To jest strefa, w której ja zaczynałem przecież. Tak. Ale myślisz, żeby zmieniali miejsce? Nie wiem. Pewnie nie. Co? Co? Coś zauważyłem. Ale na razie ci nie powiem. Co? No ja to zauważyłem. Patrz. No właśnie, o to mi chodziło. Czyli jest w jednym z tych stoisk. Ej, mam 10 minut tylko. 10 minut! Ej, robimy drugi raz tą samą trasę. No. Też mi się to nie podoba, że jesteśmy znowu w tym samym miejscu, a znaleźliśmy tylko dwie osoby i mamy 1/3 czasu na dokładniejsze szukanie. Nie byliśmy jeszcze w sklepie. Tak. Zipek. Siema, Zipek! Znalazłem cię! O nie! Straciliśmy Zipka jeszcze na dodatek. Ej, gdzie ty byłeś? Gdzie tutaj cały czas. Myślę, że Grzesiek jest gdzieś tutaj. Grzesiu! Widzę cię! Widzę cię, no byłaś! Gdzie on jest? Kurde, ta strefa jest ciężka. Tu nie byliśmy w sumie. Już tak długo tu siedzę. Masakra. Kiedy on mnie znajdzie wreszcie? Zostało 5 minut. Mam wrażenie, że nie uda się ich znaleźć. Może chłopaki mi pomogą w sumie. Ej, teraz chłopaków też nie ma. Nie ma ich! O, jest Zipek. Stara, 4 minuty. Nie ma pojęcia, co zrobić. Jeszcze dwie osoby. Ernest! O kurde, słyszałem ich. Stary, on jest gdzieś na tym, parku linowym, w którym kompletnie się nie da nikogo znaleźć, bo już tam byłem. Jako, że już kończy mi się czas, to chłopaki teraz będą rywalizować o zwycięstwo. Wyślą mi po jednej fotce i którego znajdę, no ten przegrywa. A zwycięzca może być teraz tylko jeden, skoro zostały tylko dwie osoby. Ale tutaj gdzieś jest Mati, dlatego że krzyczał. To jest gdzieś tutaj, ja bym się schował w zjeżdżalni chyba. Stary, tak, jest zjeżdżalni. Co ty gadasz? Halo, halo! Koniec czasu, więc teoretycznie przegrałem, ale jest finał. Dobra. Ja zjeżdżam! Jest tu! Jest! Wybiegł ktoś! Mati! Dawaj, leć no! Jadę! Jest! Tutaj! Ale, ale już nie wytrzymałem. Tak mi nogi bolały, bo tam się zaklinowałem. Dobra, kryjówka, zajebiście, stary. Szczerze mówiąc, gdybyś nie krzyknął, to może byś zwyciężył, ale doceniam twoją podpowiedź, więc widzowie także docencie, że się tak, trochę poświęcił. Dobra, a gdzie jest Mr. G? Kurde, ja z nim pisałem długo, ale nie wiem, gdzie on jest. O co chodzi? Co to? Stary, co to może być za miejsce? O, ej, zobaczcie widzowie, tutaj zobaczcie moją twarz. Ja musiałem się zapnąć mocno, żeby tam... Byliśmy tu przecież. Uwaga, macie dokładnie teraz
minutę czasu na znalezienie Grzeszka. Start! Ale on się zatrzasnął w tych drzwiach? Co? Ale to ja tu byłem i myślałem, że nie można, stary, dlatego tu nie zajrzałem. I trzymałeś klamkę! Nie! Ja tu byłem! Nie byłeś! Stary, byliśmy tu! I tutaj jest ta tabliczka, no przed tym zakaz! Ona jest postawiona, stary, nie! Prawda, tu jest napisane, co tak. Zapłaty za produkt. Stary, mi było głupie ciągnąć za klamki w zamkniętych drzwiach. A ja mówię, tu Zipek, dawaj tą tabliczkę, stawiaj tu! Na pewno on nie będzie mógł zajrzeć ze względu na tą tabliczkę, będzie się bał. No, że się czasem trzeba przyznać, stary. Jestem z niej, ale podzielmy mi, bo jak się wczoraj mi się poddałem, tak jak... Serio? No, a byłem zjeżdżalni. Teraz w takim razie czas na drugą rundę. Chłopaki ograli mnie w pierwszej, ale teraz zobaczmy, czy znajdą mnie, szukając wszyscy, tylko i wyłącznie jednej osoby. To będzie teraz ciekawe i ja myślę, że znajdziemy się w 5 minut. Tak myślisz? W sumie, zobacz, jeżeli szukacie mnie... 3 minuty. 6 osób. Ja myślę, że 5. O 100 zł. Czyli dajemy ci 5 minut na schowanie się i potem szukamy ci 10 minut. Tak? Dobra. To idziemy tam przed wejście, czy co? Bo tu jest strasznie dużo. Chodźcie! Zobaczymy, czy uda mi się schować tak, żeby chłopaki mnie nie znaleźli. Czy ja coś widziałem w sumie? Ja wszystkich szukałem, więc mam lekką przewagę, ponieważ poznałem całe to miejsce lepiej niż oni. Chciałem coś, co nie jest zbyt oczywiste. Musimy go zniszczyć. No jasne. Robimy to w chwilę. A tak naprawdę znaleźć. Kto będzie biegał, zniszczyć. A kto będzie chodził, bo... Wszyscy będą biegać. Ja na pewno biegać. Ja chodził. Znalazłem mapę, zobaczcie. Trzeba się tylko podzielić. Dobra. Czekaj, to ja odrywam. No zobierzę. Ja czekajcie, gdzie my nabiorę jesteśmy? Punkt 1, 16 i 22. Jesteśmy tu chyba. Czy da się wejść tutaj na górę? Chyba nie. Patrzcie. Oni są tutaj. Jak to ładnie pachnie. Idealnie to pachnie. Dobra, proponuję zrobić tak. Ilu nas pięknie jest? Pięknie. Ernest, jeszcze minuta i znajdziemy cię w 4. To są specjalne okulary, które pozwalają widzieć przez ściany. To są najnowsze jak gogle VR. Ernest, została ci minuta. Pozdrawiam serdecznie. Zaczynamy. Powiem ci start. Mocne to jest, mocne mi się to podoba. Słyszeliście to? Krewy trzeba będzie sprawdzić w ogóle. Tu nie ma. Tu? To jest sprytne. O kurde, ja bym się tu schował. Mocne! Jaki jest plan twój? Stary, ale ja nie wiem, jaki mam obszar szukać. Ja jestem, stary, kulą u nogi chłopaków, bo... Mocne tam! Gdzie mam szukać? Ej, przecież mieliście plan! Plan był! Wszystko... Czemu Daniel tu szuka? On miał na końcu szukać! Tu nie ma. Nie ma butów. Gdzie? Dobra, sponsor tutaj. Ej, to jest mega przerażające na pewno dla Ernesta, że się chowa i tyle osób go szuka. Ale to jest ciężki, ile to jest kryjówek. Niesamowite to jest. Te samochodziki nie wyglądają tak podejrzanie, wszystkie na kupie, czy takie zostawiasz? Tak zostawiliśmy, ale sprawdzę. 3 minuty. Optymista ze mnie. Oni biegają. Sprawdź tam. Mam go na 100%, tutaj będzie. Na pewno? Te drzwi nie były otwarte tak chyba. No właśnie nie były wcześniej. Mi się wydaje, stary, że to jest Ernest. Dobra, przegrałem swój zakład. Jest tu czy nie ma go? Przechodzi. To on tu jest. Dziękuję. A tu w sukience? Bo to jest dobra kryjówka. Ernest tu gdzieś był, na pewno. Nie. Treacherous. Jest, wiem gdzie. Chyba nikogo nie ma. Uratniamy się. Tu jest! Nie ma go tam, co nie? On tu jest. Tu, w tą stronę? Nie, panie, z konia robię, ja tu nie mogę. Ja nie wierzę. Ja idę z Łukaszem. Szybko, Ernest, gdzie jesteś? Ernest. Tu można wchodzić, czy nie? O. Może ktoś szukał już ktoś od nas na górze, czy nie? Nie. Nie, nikt nie szukał. Ernest, gdzie jesteś? Idziemy na roller coaster. Jest kit. Tu zobaczcie, ale tu by się nie ogramolił. Nie. Ernest. Tu jest jakiś balkon. O, damn! Jak tu zarobiście? To ja tu zostaję. Ja go nie szukam, tu sobie zjem obiad. Tam nie! Nie ma go tam. Kogo? O kurde! Jak tu jest strasznie. Ja mam przez to przejść? O kurde. Ej, ja się boję takich rzeczy. Ej, jeżeli on tu jest, to jest naj... Jaka tu jest kampa? Ja pierdzielę! Ej, dobra, ja czekam swój zakład i w to. Cześć, za tą szafą chcieliśmy się wcześniej schować. Nie ma go. Ciężko mi uwierzyć, że go tu nie ma na przykład. Że on był wcale drugi raz w tej samej miejscu. Nie, ale coś czuję serio, że on wszedł tam na zaplecze. Ale nie wiem czy... Ale, bo jak ja z nim szukałem, to mówił, żeby tam nie wchodzić ogólnie. No dobra. Myślę, żeby nie wszedł, bo to jest przypałowy, a wiesz jaki on jest, nie? No tak, Ernest to chami proste. Czyżby tutaj?
Nie. Minęły już 5 minut na bank. Ej, mam pomysł, może do niego zadzwonię i powiem, że przyjechała już pizza i... Albo nie, może jakieś ciastka, bo pizzę już jedliśmy. On wtedy powie, dobra, to już idę. To będzie chytry plan. Zapalę światło. Grzesiek dzwoni. No Siemka, ty dawaj, chodź, bo już pizza jest. Co? Pizza jest? Ej, ty chcesz mnie chyba oszukać. Nie gadaj, Siemko. Nie chcę cię nabrać. No co ty, mówię ci, chodź. O, rozłączył się. Tak, dzwoniłem do niego, żeby wyszedł, bo jest pizza. Ale nie, on się nie nabrał na to. Dobry. A na górze byliście? To da się wejść? Nie wiem, stary. Gadaj, gdzie jest Ernest. Szybko, gadaj, gdzie jest Ernest. Nie wyciągnę od niej nic. Ale pani mówiła może rację, że on tam poszedł. Naprawdę możemy to sprawdzić. Zaraz zobaczymy. Na serio. Zobacz w koszu z tymi. A. Nie ma go. Nie ma, co ty? Ej. Co? Kiedy coś wysłał? Co jest? Zdjęcie. Cały czerwony. Jest tutaj, jak nic. Nie, no 100% stary. Nie, bo nie wysłałby zdjęcia, jakby teraz tu słyszał. Czekaj. Czerwone miejsce, Nie, on ma czerwone LED, tu nie ma. Chodź. To nie tutaj, stary, na pewno. Ej, czerwone LED. I ten patrz, kamień. Tu są, różowe. Bardziej ten kamień na ścianie. Ej, nie, to nie jest tutaj nigdzie, stary. Mówię. Nie, stary, okrągłe kamienie na ścianie. Patrz, tu są kamienie na ścianie. Widział pan takiego z kamerą? Czemu my jesteśmy tacy umowni, jeżeli on tam siedzi? Nikt tutaj nie... Mówiłem ci, że pod naszym nosem się schowa. Mówiłem ci. Co za kurde. Ernest znaleziony, ale... O nie. Stary, gdyby nie podpowiesz, to bym tu nie szukał. A ja mówiłem chłopaku tam, ej, on tu wszędzie się schowasz. To szkoda, że dałem wam podpowiedź. Tak. Muszę zrobić ci zdjęcie. Przegrałem 100 z dziwkiem. Ej, schowaj się jeszcze raz, a my powiemy, że ciebie nie ma. Cicho, chodź. No, dobra. Gramy dalej, nie ma problemu. Nie, no chyba właśnie znaleźli Ernesta. Czy Ernest został znaleziony? Nie, stary. No jak? Nigdzie go nie ma. Serio? No. Gdzie są zdjęcia, stary, że jest w jakimś niebieskim świetle gdzieś tam i tam Laura mówi, że on jest gdzieś tam. Gdzieś tam. No gdzie on jest? Za kurtyną, wiem. Tu. Nie ma go. On tu gdzieś jest. Podobno jakieś niebieskie światło było. Ej, jak przegrać 100 zł, to przynajmniej go w konia. No nie! Wysyłam zdjęcia, co ty nikt nie wie, gdzie on jest. Zobaczę teraz, że to ja wysłałem. Pewne reakcje. Czerwone światło, nie niebieskie. A to drugie zdjęcie zobacz. To jestem Zezem. A to to drugie to ty wysłałeś. A, to my go znaleźliśmy w końcu, czy nie? Nie. A, to nie. Czterny wysłał. Mi się zupełnie coś pomyliło. Miłoszowi Miłosz to wstawił. Mi się coś stary totalnie pomyliło. Wy go znaleźliście. Nie. No o co chodzi, wygracie na... Ja już przegrałem 100 zł, więc ja mogę się bawić. No, więc ja dlatego pod kamerę ciągnę. Ale było za łatwo, więc... Znaleźliście go. Tak, a, właśnie. Słyszałem go. Dobrze myślałem. Wszystko cały czas go słyszałem. No, nie wiem, gdzie on jest. Na górę go. Widziałem! Ej, ale zobaczcie widzowie, tu staliśmy, a on tuż koło nas, no nie? Ale od początku... Staliście ze zasłoną, staliście i gadaliście, że mnie tu nie ma, Łukasz gadał. I jak sobie poszliście, to stwierdziłem, a idę tutaj, gdzie zaczynaliście. Zaraz. Ile dokładnie go szukaliśmy? Właśnie. Około 13 minut. Tak. Nie ma osoby, więc 13 minut. Bardzo krótko. A zakończ wideo. W tej chwili. No, 7 minut i mnie znaleźliście. To co panowie? Teraz w takim razie chowany po ciemku. Zobaczymy, jak się sprawdzimy. Co? I zobaczycie, jak odcinek będzie przebiegał. Dopiero jutro o 18. To na tyle. Na razie.